wielu proroków światowego formatu teraz nagrywa filmiki z poselstwami, co się wydarzy w 2024 roku. Tak sobie pomyślałam, czyż my nie mamy naszych rodzimych proroków pańskich w Polsce? Amen. Więc pomyślałam sobie, wyjdę, oto ja, amen, niespodzianka. No dobra, żarty żartami. Porozmawiajmy o tym, co się wydarzy w tym roku. Teraz będzie bardzo poważnie. Właściwie Artur powiedział bardzo dużo z tego, co ja bym chciała też do was mówić. Ja po prostu doprecyzuję pewne informacje. Jesteśmy na etapie przejściowym pomiędzy czasem pokuty, który się już kończy, a czasem łaski, w który wchodzimy. Jest to przejściówka. W duchu wszystko jest płynne. Tam nie ma kantów, tam nie ma ostrych ram. Tak jak zobaczcie, jak jest naturalnie, że mamy zimę, później mamy przedwiośnie i wiosnę, tak samo jest w duchu. Więc jest w pewnym sensie wygaszany okres pokuty i w to miejsce płynnie wchodzimy w okres łaski. Więc w tym momencie jesteśmy w takiej przejścióweczce pomiędzy jednym a drugim, więc niektórzy z was jeszcze jesteście na etapie pokuty, gdzie to się już kończy, a niektórzy z was, którzy już to, co było trzeba w tym okresie czasu, zrobiliście, to powolutku już odczuwacie tą drugą sferę, czyli już wchodzicie w temat łaski. Okej? W związku też z tym, ponieważ to jest taka przyjścióweczka, ona potrwa około miesiąca czasu, możecie mieć takie różnego rodzaju zachwiania, bo przechodzicie z jednego w drugie. I to jest trochę na takiej zasadzie, jak powiem o sobie. Ja noszę soczewki, nie? Ale czasami sobie wieczorem zakładam okulary. Ja mam inaczej wyprofilowane te soczewki, inaczej wyprofilowane okulary. I kiedy zdejmuję jedne, a zakładam drugie, to moje oko potrzebuje chwili czasu na zaadoptowanie się do nowych warunków. Widzi odrobinę inaczej. I trochę tak samo jest w tym czasie, że na chwilę macie takie poczucie, jakby wam się zmieniała perspektywa, jakbyście mieli takie zachwianie, jakby coś było rozmyte, z uwagi na to, że przechodzimy w jedno w drugie, więc potrzebujemy chwili na to, żeby zaadaptować się do nowych warunków, które się pojawiają w duchowej rzeczywistości, okej? To żeby to było jasne. I teraz tak, wchodzimy w okres pokuty, w czas pokuty i chcę, żebyście też o tym pamiętali, że okres pokuty jest konsekwencją wcześniejszego okresu duchowego, w którym byliśmy, czyli okresu łaski, okresu pokuty. Jedno zawsze jest konsekwencją kolejnego. To są etapy do budowania, do rozwoju. Tam nie ma rzeczy przypadkowych, które się pojawiają. I teraz tak jak wykorzystałeś ten wcześniejszy okres, czyli czas pokuty, tak jak ci Duch Święty pokazywał te przestrzenie, które są do przebudowy, które są do zmiany, które są do zamknięcia, to tak z takim potencjałem wchodzisz w ten nowy obszar. Czyli jeżeli się odgruzowałeś, jeżeli się pouwalniałeś z tych rzeczy zbędnych, zaległych, niepotrzebnych, to wejdziesz w ten nowy okres jeszcze z większą swobodą i wolnością, w okres łaski, tak? Bo tak jak Słowo mówi w ten sposób, żebyśmy zdjęli z siebie wszystko to, co nas ogranicza w tym biegu. Więc ten okres pokuty był do tego nam służył, abyśmy pozbyli się wszystkiego, co jest zbędnym elementem, które nam przeszkadza rozwijać się i biec naprzód. Okej? To o to chodziło. W związku też z tym różnie będziecie odczuwać ten okres łaski. Globalnie w duchu jest to okres łaski, ale każdy z was indywidualnie będzie różnie go odczuwał, w zależności od tego, co zrobiłeś w wcześniejszym sezonie, na ile tam się odgruzowałeś, na ile tam się uwolniłeś, na ile tam pozamykałeś pewne przestrzenie, to w takim zakresie będziesz odczuwał bardziej bądź mniej też dobrodziejstwo nowego czasu duchowego, w który wchodzimy. Nie każdy z nas odczuje to tak samo, żeby to było jasne. Czas łaski jest dla wszystkich, ale to jest bardzo zróżnicowane z uwagi na to, w jakim jesteśmy my indywidualnie stanie. Okej? To jest ważne. I tak, jak najbardziej będziemy doświadczać, poznawać, zgłębiać łaskę na zupełnie nowych przestrzeniach i poziomach, które do tej pory nie były dla nas dostępne, na tyle, na ile się na to otworzymy i tego będziemy chcieli. I teraz tak. To, co widzę, o tym też już Artur wcześniej wspomniał, dotyczy tematu finansów. W tym okresie łaski będziemy też doświadczać bardzo różnych
takich sytuacji rozwojowych, jeżeli chodzi o finanse. Ponieważ okres pokuty służył nam do tego, żebyśmy na przykład właśnie zamknęli stare sposoby funkcjonowania finansowego. Spokutowali na przykład z mentalności dziadostwa, chciwości i tak dalej. Więc jeżeli my tam pozamykaliśmy te przestrzenie, zrobiliśmy pracę, to my wchodzimy z zupełnie nową, świeżą perspektywą, z nową mentalnością w temat finansów. Więc my możemy zobaczyć z innej perspektywy teraz ten temat. Więc może się pootwierać wiele różnych nowych dróg i możliwości, jeżeli chodzi o rozwój finansowy, jeżeli chodzi o możliwości łapania różnych kontaktów biznesowych. I jest jeszcze jedna rzecz istotna, że ci z was, którzy teraz ciężko pracowaliście, którzy wykonywaliście pracę, tworzyliście sobie taką podwalinę pod sukces, to w tym okresie, dzięki też temu, że mamy ten okres łaski, będziecie zbierać potężne żniwo, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. I co jest jeszcze ciekawe, niektórzy z was mieliście może taką sytuację, że mieliście poblokowane finanse. Nie było spływu, one były zatrzymane w czasie. Były jakieś blokady, jeżeli chodzi o finanse. Na przykład, nie wiem, instytucja nie wypłaciła na czas, klient się spóźnił z wypłatą, były zatrzymywane pieniądze, że były już te deadline'y, a tych pieniędzy nie było i nie było i nie było. Teraz się odblokowują finanse, które są zaległe. Teraz się odblokowują finanse, które z jakiegoś powodu były blokowane w tym wcześniejszym okresie. Może też mieć ktoś z was taką sytuację, że dostanie spadek, dostanie jakieś pieniądze, po prostu będą spływy finansowe. To z uwagi na okres łaski, to z uwagi też na twoje decyzje w wcześniejszym okresie pokuty, kiedy ty postanowiłeś zmienić sposób patrzenia na finanse, na sposób Boży. To też w związku z tym poudrażniało kanały i pootwierało różne możliwości, jeżeli chodzi o tematy finansów. To żebyście wiedzieli. Kolejna ważna sprawa jest taka, żebyście w tym okresie czasu zadali sobie takie pytanie, co macie, co posiadacie. To jest bardzo istotne, żebyście patrzyli z tej perspektywy, co macie. Nie z perspektywy, czego mi brakuje, czego nie mam, tylko z perspektywy, co mam i co posiadam. I teraz każdy z was osobiście musi sobie sam tą pracę wykonać, zagłębić się w siebie, zobaczyć, co posiada, co ma od strony fizycznej, jakie ma predyspozycje fizyczne, jakie ma predyspozycje umysłowe, jaką ma osobowość, jaki ma charakter, jakie ma talenty naturalne, jakie ma obdarowanie duchowe, jakie ma powołanie i tak dalej. Czym więcej wiesz o sobie, tym lepiej, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby w tym okresie łaski też zarządzić tym, co masz, obrócić tym, co masz. Zwróć uwagę na to, co masz, a nie na to, czego ci brakuje. W okresie pokuty było tak, że patrzcie, co my robiliśmy. My się wyzbyliśmy iluzji, że coś mamy, a gdzie tego nie posiadaliśmy. Pamiętacie, co my robiliśmy? Tam były systemy wyparcia i tam była iluzja, że nie mam czegoś, no ale może się kiedyś w przyszłości mi tam wydarzy, więc ja sobie iluzyjnie będę o to wierzył i ja będę sobie czekał, aż coś się wydarzy. Minęło 5 lat, 10, nic się nie wydarzyło, ale dalej się modlę i czekam. Pamiętacie? Tak było w tamtym okresie. Nam te rzeczy wychodziły do wierzchu, mieliśmy się z tym rozprawić. W związku z tym teraz musisz stanąć na tym, co ci pozostało po okrojeniu ciebie z iluzji różnego rodzaju. To, co ci zostało, to, co jest tą prawdą o tobie samym, to ty masz tym zarządzić, masz być tego pewny, masz się z tym pogodzić, masz tym obrócić, bo kto ma, będzie mu dodane. Okay? Wcześniej byliśmy na etapie, że kto myśli, że ma, że nie ma, że ma, będzie mu to odebrane, więc my byliśmy ociosywani z naszych iluzji, a teraz to, co ci zostało, to, co widzisz, co jest dla ciebie wyraźne, to tym powinieneś obrócić swoim talentem, swoim obdarowaniem, swoimi możliwościami, mówię, fizycznymi, psychicznymi, wszystkim, co posiadasz, ponieważ do tego, co masz, będzie ci dodane i to też będzie przysparzało tobie sukcesu, będzie to błogosławieństwem dla ciebie i dla innych ludzi. Nie patrz na to, czego nie masz. Patrzcie, to jest trochę na takiej zasadzie, że to, czego nie masz, jest tłem, na którym macie się wybić to, co masz. Na przykład, ja wiem, że nie jestem ewangelistą. Okej, w związku z tym co? Nie robię już tam żadnej dodatkowej pracy. Ja nie spędzam czasu analizując, dlaczego nie jestem ewangelistą, o co chodzi, ja już się o to nie modlę. Tylko okej, tego nie mam, idę stamtąd w przestrzeń, gdzie mam. I rozwijam to, co mam. Nie zagłębiam się rzeczami, które nie są moje. To jest ważne, żeby to zobaczyć. Patrzcie, jak to jest jeszcze, jeżeli chodzi o ten brak, bo diabeł to będzie wykorzystywał. Ciemność to jest brak światła. Nie? I teraz zobaczcie sobie. Ciemna noc, ciemne niebo
i jasne gwiazdy, które widzisz na tym niebie. Te jasne punkty to jest to, co masz. To ciemne niebo to jest to, czego nie masz. Na co zwracasz uwagę? Czy na tą ciemność nieba, czy dostrzegasz jednak te gwiazdy, które świecą tam w tle? Okej? Tu chodzi o tą właściwą perspektywę. Zwróć uwagę na to, co masz. To jest, mówię, bardzo ważne. Diabeł będzie chciał cię cały czas przykorowywać w kierunku tego, co było wcześniej, czyli brakuje ci, nie masz, jesteś wybrakowany i tak dalej. Nie daj się w to wkręcić. Jeżeli ci została nawet jedna rzecz po ciosaniu z iluzji, prawdziwa, tym obróć. Kto ma, będzie mu dodane. Okej? To jest ważne, żebyśmy spatrzyli z tej perspektywy. I dalej. Skoro wiesz, co masz o co chodzi. Masz się zagłębić i rozpoznać sam to, co posiadasz, to, co masz, po to, żeby tym obrócić później zewnętrznie. Nie możemy zostać też na takim etapie, że ja teraz się będę pogrążał sam w sobie, ja teraz będę badał miesiącami, co ja posiadam, tylko to służy temu, żebyś ogarnął się, zobaczył twój potencjał po to, aby tym obrócić na zewnątrz. Bo my tym potrzebujemy obracać na zewnątrz, potrzebujemy sami się nawzajem zasilać, okej? Więc tak jak problemem jest to, że ktoś nie wie, co posiada, to tak samo jest problem to, że wiesz, co posiadasz, ale po prostu nie robisz tego prawidłowego użytku. To też jest problematyczne. Więc tu chodzi o to, żebyśmy wykorzystywali, poznali nasz potencjał i wykorzystywali go w swoim własnym życiu i w życiu innych ludzi, po to, żeby ich budować, zasilać i tak dalej. Dalej, jeżeli chodzi o ten okres, to, co jest bardzo ważne, żebyśmy się nie wycofywali. Jeżeli rozpocząłeś jakiś bieg w wierze, to biegnij dalej. Jeżeli rozpocząłeś jakieś przemiany, na przykład przybudowę swojego myślenia, to nie zatrzymuj się z uwagi na to, że jest temat, teraz podniesiony temat łaski. Ty dalej to, co zacząłeś z Bogiem, ty dalej sobie to buduj, dalej sobie to zmieniaj. Istotne jest to, żeby się nie wycofywać z tych zmian i nie wracać do tego, co było. To, co było, już dawno przeminęło. Nie możesz wracać do starych toków myślowych, nie możesz otwierać starych drzwi, które już zamknąłeś w tym okresie pokuty. Nie wolno ci tego robić. Wracać do starych nawyków, do tego, co już zostało zamknięte i załatwione na tym wcześniejszym etapie. Nie wracaj tam. Tam już nie ma nic dla ciebie. Tam jest tylko i wyłącznie śmierć i zniszczenie. Tam nic więcej na ciebie nie czeka. Nie wolno ci się wycofywać. I nie wolno ci wracać do rzeczy, które już były. To jest bardzo istotne też w tym okresie czasu. Okay? Kolejna sprawa. To, co jest też dla nas bardzo ważne. Ponieważ wchodzimy w tematy rzeczy nowych. To, co mówił Artur. My nie wiemy, jaki będzie miała wymiar ta łaska w naszym życiu, jak nowe i różnorodne sytuacje będą przed nami. My tego nie wiemy. I to, co jest dla nas istotne, to to, żeby nie zamykać się w swoim ramowym myśleniu. Nie możesz myśleć schematycznie. W tym okresie czasu nie możesz myśleć schematycznie. Nie możesz myśleć starymi tokami myślowymi. Musisz być cały czas gotowy na nowe. Gotowy w swoim sercu, otwarty na nowe inspiracje od Świętego Ducha, na nowe kontakty z ludźmi, na nowe możliwości, na nowe drogi. Miej to w swoim sercu. Gotowość na cały czas na nowe, na świeże. Nie zatrzymuj się na etapie tylko tego, co wiem, co znam, co rozumiem, co przyjąłem i to jest wszystko. W ogóle bądź gotowy cały czas na zmiany. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ Bóg, to co Artur wcześniej mówił, Bóg jest Bogiem dzikim, Bóg jest Bogiem dzikiego serca i Bóg jest Bogiem nieujarzmionym. Bóg się nie ucywilizował. On jest różnorodny w swoich przejawach i w swojej manifestacji. Ale to my jesteśmy największym blokerem dla Świętego Ducha. I to my jesteśmy największym blokerem dla naszego własnego rozwoju. To nasza głowa jest naszą największą pułapką. Jeżeli nie zmieniamy tutaj myślenia, jeżeli zostajemy w tym, co jest ramowe i schematyczne, sami tak naprawdę na siebie tą pułapkę zarzucamy, słuchajcie. A to jest nowy okres, gdzie będzie świeży przejaw Bożej łaski, świeża manifestacja Boża. Musimy być na to otwarci, gotowi w swoich sercach, okej? Na tą różnorodność, na zmienność wszelkiego rodzaju, ponieważ jeżeli nie będziemy się na to otwierać, nie podejmiemy takiej decyzji, to my będziemy kostnieć, będziemy sztywnieć i będzie wchodziła religia. Bo będziemy ramowi, będziemy trzymać się jakiejś formy, jakiejś formuły, że tak Duch Święty działa, a tak już nie działa. Bóg jest tylko taki, a już taki nie jest. My nie możemy sobie na to pozwolić. Potrzebujemy być otwarci, elastyczni, czujni na wszelkie możliwe inspiracje i wszelkie możliwe manifesty Świętego Ducha. W ogóle też wierzę, że w związku z tym, jak będziemy otwarci i gotowi na tą Bożą różnorodność, to w tym okresie czasu o wiele silniej będą się manifestowały dary uzdrawiania. Amen. Gdzie Duch Święty, tam jest wolność. Jeżeli my stworzymy platformę dla Świętego Ducha, jeżeli my stworzymy Mu tą przestrzeń, najpierw w naszej głowie, to On będzie swobodnie mógł się poruszać w sposób różny.
w sposób bardzo różnorodny i uważam, że będzie o wiele większy manifest uzdrowienia i uwolnienia, o wiele więcej niż do tej pory będziemy tego oglądać, ale punktem wyjścia jest nasza głowa, ponieważ tak jak wspomniałam, to my jesteśmy największym blokerem dla działania Bożego Ducha. My osobiście, okej? I taka jeszcze ostatnia rzecz na koniec, bo to też mi Bóg ostatnio przypomniał. Nie wiem, czy oglądaliście, był taki filmik, chyba jest dostępny na YouTubie, z nabożeństwa Kenneta Hagena, gdzie on podaje mikrofon usługującym i kto bierze ten mikrofon do ręki, to nie może się wysłowić albo w ogóle pada pod mocą i tam jest przekazywany ten mikrofon do kolejnej osoby, do kolejnej. Jak ktoś z was tego nie widział, to sobie to odpalcie. Powinno to chyba jeszcze być na YouTubie. Ale jest, Bóg mi przypomniał jedną rzecz. Tam był jeden człowiek, który nie skorzystał z Bożego manifestu. Nie skorzystał z Bożych przejawów. To był człowiek, który był porządkowym. Wszyscy, którzy dotykali ten mikrofon, brali go do ręki, jeden w jeden, padali. Śmiali się, padali i tak dalej, tak? Widzieliście to. Ale był tam jeden człowiek z grupy porządkowej, który asekurował człowieka, który padał. I kiedy padł na ziemię, wziął mikrofon i zaniósł go do stolika, gdzie siedział Hagen. I wszystkie kamery były skierowane na tego człowieka, co się wydarzy. Czy też przestanie mówić, czy będzie się śmiał, czy padnie pod mocą, co się wydarzy. Nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Dlaczego? Ponieważ ten człowiek nie był otwarty na to, co się działo. Był w środowisku działania Świętego Ducha. Był w środowisku namaszczenia, ale nie skorzystał z tej mocy. Nie skorzystał z tego daru, który w tym momencie był. To jest tragedia, słuchajcie. Był tylko i wyłącznie świadkiem, ale nie skorzystał z tej mocy. Więc prośba dla nas, tak, do nas taka, żebyśmy nie byli tylko tymi świadkami, którzy stoją z boku i się przyglądają na zjawisko. Bądźmy chętni i otwarci do tego, żeby być częścią tego, co Duch Święty będzie chciał robić w tym roku. Okej? Ja nie chcę być tylko i wyłącznie widzem, który przynosi tam mikrofon komuś. Ja czekam na to, będę obserwować, kto po mnie bierze mikrofon do ręki, a nuż widelec, przyjdzie dzień, gdzie nas Duch Święty zaskoczy swoim poczuciem humoru. Ja w to wierzę i ja na to jestem gotowa, słuchajcie, tego chcę. Nie chcę być tylko i wyłącznie biernym świadkiem, okej? Okay? Wszystko się zaczyna od naszego serca. Bóg jest Bogiem nieucywilizowanym. On jest przeróżny w swoich przejawach. Ja mu dziękuję za to, że nie można go zaszufladkować. Nie można go ogarnąć umysłem. Przez wszystkie wieki ludzie nie byli w stanie tego zrobić. Nie próbujmy w związku z tym również. To taka prośba i takie poselstwo dla was. Dzięki. Amen.